Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jest to vlog tygodniowy. Stwierdziłam, że ponagrywałam do Was różne fragmenty z całego tygodnia, ale nie udało mi się jakby z tego stworzyć czegoś chronologicznie ustawionego. Wiecie, że jedna czynność po drugiej, żeby to miało sens, żeby to było widać fajnie, jak my spędzałyśmy dany dzień, czy coś w tym stylu. I stwierdziłam, że skoro mam ten materiał, skoro są fragmenty, jak spędziłyśmy tydzień, to po prostu będzie weekly vlog i ja Wam teraz po prostu troszkę poopowiadam i odniosę Was do różnych fragmentów, jakie działy się w tym tygodniu, który właśnie minął. No i zacznę w ogóle od najważniejszej rzeczy, czyli od życzeń. Mam nadzieję, że uda mi się tego vloga wystawić w czwartek albo w piątek, raczej prędzej w piątek, ale chciałabym tutaj z tego miejsca złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim kobietkom, panienkom, dziewczynkom, wszystkim po prostu kobietom. Życzę Wam, kochane, dużo uśmiechu na co dzień, życzę Wam dużo zdrówka, życzę Wam, żebyście się czuły wyjątkowe nie tylko 8 marca, ale przez cały rok, żeby spełniały się Wasze marzenia, żebyście realizowały Wasze cele, żebyście były sobą, żebyście były miłe dla innych, żebyście miały dużo energii, żeby Wam się dużo rzeczy chciało i żebyście były kochane. Tego Wam życzę z całego serduszka. No dobra, kochani, ja teraz mam poranek, jest właśnie Dzień Kobiet, na razie nic się ekscytującego nie wydarzy. Dziewczynki właśnie pojechały z tatą do szkoły, ja zabieram się za małe porządki w kuchni, a potem uciekam do pracy i jak wrócę, no to nie wiem, może wyjdziemy na jakiś, nie wiem, lunch albo... No nie wiem, tak naprawdę to nie mamy jakichś szczególnych planów, to wszystko wyjdzie w ciągu dnia. W każdym bądź razie chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że ostatni vlog był bardzo śnieżny, że ten śnieg utrzymał się raptem u nas 2 dni, a był taki paraliż, że nawet nie było mleka w sklepach, pieczywa w sklepach, także naprawdę było nieźle ekscytująco, ale dziewczynki nacieszyły się chociaż 2 dni tym śniegiem, byliśmy w nocy też na górce i może najpierw odniosę Was do tego. Jak było? Jak tam w drugim dniu zjeżdżania? Super! Kochani, dzisiaj będziemy zjeżdżać. Czyli ciąg dalszy? Tak, ciąg dalszy zjeżdżania z góry! No pewnie. Na śniegu z dużym! Witam i ja Was, kochani, jesteśmy na górce, tak jak wczoraj, tak zakończyłam vloga i teraz kolejny. Powiem Wam, że ja dzisiaj nie mogę zjeżdżać, fakt, zjechałam raz, ale na brzuchu, ponieważ wczoraj naprawdę sobie zraniłam kość ogonową i nie mogę za bardzo siedzieć i nie mogę spać, także chyba nieźle ją sobie stłukłam. Bardzo mnie boli, wsiadam do samochodu jak śmiesznie, wiecie, tak na wpół leżąco. Ale przyjechałam z rodziną, bo chcę im trochę porobić zdjęć, chcę z nimi tutaj pobyć i w ogóle super na świeżym powietrzu, takim śnieżnym. O, a tutaj proszę, kto następny jedzie? Ale daleko pojechała. Chyba coś Wam pękło. O nie, mój ulubiony. Ale to będzie... Spaceruję sobie teraz, kochani, bo mi już było bardzo zimno. Umówiliśmy się w ogóle ze znajomymi, ale się spóźniają. Także Artur z dziewczynkami jeżdżą, im jest cieplej, bo wiecie, oni zjeżdżają, a ja niestety nie mogę. Także stwierdziłam, że znajdę auto, bo gdzieś tam Artur zaparkował. I idę. W ogóle zobaczcie, w jakim jestem mniej więcej terenie zimowym. A tam mnóstwo ludzi się wścieka. Dzieci! Przede wszystkim dzieci, chociaż... Mój Artur nie jest dzieckiem, a też się wścieka. A ja idę poszukać autka. Gdzieś tam stoi. I się trochę ocieplę. O, jestem w samochodzie. Siedzę tak dziwnie.
bo nie mogę, jak wiecie, usiąść normalnie i zaraz wam coś powiem. Był Artur dzisiaj w sklepie w Tesco i brakowało mleka na półkach, bułek, chleba, po prostu klęska żywiołowa, się śmieliśmy. Bardzo dużo osób dzisiaj zostawiło auta na naszej ulicy, tak jakby jechali i w pewnym momencie stwierdzili, że nie dadzą rady i zostawili samochody. Także naprawdę jest to dosyć niesamowite, jak tutaj śnieg paraliżuje całe społeczeństwo. Teraz trzeba się ogrzać, już właśnie włączam ogrzewanie. O! I już właśnie włączam ogrzewanie, zaraz się trochę ogrzeję. I pójdę z powrotem do rodzinki, a cały czas pruszy. I dzisiaj nie spowiem wam, kochani, tego śniegu znacznie, znacznie więcej niż było wczoraj. Wiecie co, my znowu jesteśmy na górce. Od jutra idzie odwierz, więc już raczej nie będziemy mogli korzystać z tego ciepełka. Jest godzina 21:20, a my jesteśmy na górce. Ja właśnie przyszłam rozgrzać już autko, bo będziemy się pomału zbierać. Teraz byliśmy, było nas chyba z 15 osób, więc pomyślcie, ile radości. Powiem wam, że super zabawa. Nie mogliśmy przegapić tego, że śnieg spadł. Trzeba korzystać z takich atrakcji. Powiem wam, że to jest bardzo fajne, bo i dzieci się wywściekają, wybawią i my dorośli zjeżdżając możemy sobie przypomnieć, jak to było fajnie za dzieciaka. Okej, kochani, kończę, odezwę się jutro, bo kontynuuję tego vloga. Sami zobaczcie, co się dzieje na zewnątrz, na szybie, szyby mokre, wielka plucha i to leje teraz, ze śniegu nie ma już praktycznie nic. Jest mega duży korek u nas, co chwilę, o widzicie, jeżdżą samochody, ponieważ w sklepach było ostatnio mega pustki i jutro, wiecie, rusza praca, szkoła, ci co nie chodzili ostatnio, bo mieli wolne z powodu śnieżycy, teraz ruszyli na zakupy, a tam wiem, że ostatnie dwa dni były pustki, bo co Artur chodził do sklepu, to były braki na półkach z mlekiem, brakowało naprawdę chleba, podstawowych rzeczy, także niezłe cyrki. Powiem wam, że u nas już koniec śniegu, idzie wielka odwilż, zima, zima i po zimie. Dzisiaj w ogóle plus 8 stopni, także niezły skok temperatury. Powiem wam, że fajnie, że się nacieszyliśmy chociaż trochę i że skorzystaliśmy z tego. Jutro już normalnie myślę do szkoły, bo nie sądzę, żeby kolejny dzień był odwołany z powodu deszczu teraz. Także myślę, że dziewczynki jutro ruszają do szkoły, mamy w ogóle teraz niedzielę. Ja nagrałam dla was odpowiedzi, tylko powiem wam, że boli mnie ogólnie gardło, jestem dalej przeziębiona, nie czuję się najlepiej, mam nadzieję, że jakoś tam dałam radę wam poopowiadać. Stwierdziłam, że lepiej cokolwiek nagrać na zasadzie takiej, że nie będę siedziała i wiecie, i myślała tylko, że jestem przeziębiona, tylko zmusiłam się od rana do działania i to jest takie fajne, że to dzięki wam, bo wiedziałam, że muszę to nagrać w końcu, bo czekacie pewnie na ten film, więc zmotywowałam się do nagrania i fajnie, a teraz co? A teraz chwilę sobie odpocznę i pójdę zrobić jakąś kawę. W planach dzisiaj mam zrobienie naleśników dla dziewczynek, może mi pomogą, na pewno mi pomogą, one strasznie lubią ze mną gotować. Chciałam wam, kochani, powiedzieć, że w Anglii jest bardzo niedobry cynamon, mi nie smakuje, on w ogóle jest tylko gorzki, nie ma w ogóle takiego ładnego zapachu i jest niedobry, także ja zawsze kupuję w polskim sklepie albo przywożę sobie z Polski dużo cynamonu. To taka ciekawostka. A teraz dodam ci tutaj cukier puder, poczekaj. Żeby było... Mój ulubiony cukier puder. Słodkie i zaraz doleję ci do tego albo mleka, albo dam ci śmietankę. Śmietankę, mamy dużo śmietanki. Bo będzie łatwiej zrobić z tego krem do naszych... Śmietana! Damy dużo śmietanki. Mogę troszkę... Już są, dwa gotowe. Ale miałyśmy przygodę, co? Wpadł mamie aparat w co? Farsz.
w cały ser i ledwo co wyczyściłam obiektyw. Mam nadzieję, że będzie dobrze działał, bo wpadł mi po prostu w miskę z serem. Wyobrażacie to sobie, kochani? A tutaj czyściłam teraz obiektyw i wszystko. Smacznego! Widzieliście, była niezła frajda. Ja niestety nie mogłam zjeżdżać, ponieważ moja kość ogonowa nie pozwoliła mi na to. Ale w tym tygodniu postanowiłam, że troszeczkę się wezmę za swoje zdrowie i wrócę do zdrowszego odżywiania, ponieważ czuję się strasznie taka przeciążona, ociężała. A wiecie, jak jestem jeszcze do tego przeziębiona, no to już w ogóle czuję się jak taka, jakby mnie nazwać, taka po prostu rozchlapciała kałuża. No, to jest może dobre określenie. I postanowiłam, że wracam na zdrowsze odżywianie. Tu zobaczycie trochę rzeczy, które robiłam sobie do jedzenia, co do Was mówiłam i jak to się zaczęło. Cześć kochani, witam Was w kolejnym dniu. Vlogujemy dalej. Widzicie, Lileczka się właśnie szykuje do szkoły, Matysia obok, zaraz będę dziewczynki czesała, potem je zawiozę. Na zewnątrz mamy plus 8 stopni dzisiaj, znaczy jeszcze nie mamy, ale ma być plus 8. Cześć! Cześć, bardzo ładnie, że się przywitałaś. Lili rusza się przed dnia jedynka i myślę, że w tym tygodniu już jej wypadnie, prawda? No. O, już nie ruszaj! Matysia, masz te kokardki? Tak. To wyrzuć to, kochanie, tylko i uczeszemy się. Za długie są. No, przynieś szczotkę. A, mama ma szczotkę. No to dobra, zabieram się za czesanie. Dziewczynki, wróciłam, powiem Wam, że zapomniałam, jak bardzo boli mnie kość ogonowa i po prostu wsiadłam z samochodu i ledwo mogłam wciskać ten pedał gazu i sprzęgła. Jechałam tak jakby na boku i tak mnie wszystko boli. Wymęczyłam się trochę, zapomniałam zupełnie, jakbym wiedziała, ale jakbym pamiętała, że tak bardzo boli mnie ta kość ogonowa, to poszłabym z dziewczynkami spacerkiem, bo jest naprawdę słonecznie i bardzo, bardzo przyjemnie i nawet po śniegu nie ma już w ogóle śladu. Zaraz Wam może, kochani, pokażę. Zobaczcie, była sobie zima i mamy wiosnę. Właśnie stwierdziłam, że zrobię sobie śniadanko. I przyznam Wam się, że ostatnio się trochę zaniedbałam i wracam do zdrowszego odżywiania. Tutaj mam mleczko, mam jeżynę, borówki, parę truskawek, banana, śliwki suszone i chcę sobie zrobić taki odżywczy koktajl z rana. I jak tylko przestanie mnie boleć właśnie ta kość ogonowa, to myślę, że wracam do ćwiczeń albo do biegania. Trzeba troszeczkę się za siebie wziąć, bo idzie wiosna. A ja też czuję, że mój organizm jest taki, wiecie, przemęczony troszeczkę zimowym jedzeniem i chciałabym zmienić na nowo swoje trochę nawyki żywieniowe, bo ja lubię się zdrowiej jednak odżywiać i czuć się bardziej, wiecie, lekko. A ostatnio już się tak nie czuję i myślę, że czas coś z tym zrobić. Kochani, w kolejnym dniu pokażę Wam, co tutaj gotuję. Kapustka, buraczki, marcheweczka, por, ziemniaczki i robię taką zupkę, bym powiedziała wiosenną, na bazie buraczków. Pokażę Wam też, dzisiaj byłam na zakupach i kupiłam bardzo dużo fajnych rzeczy, jak widzicie, różne orzechy i żurawina, bo postanowiliśmy się troszeczkę ostatnio w najbliższych w ogóle miesiącach zdrowiej odżywiać. Zaraz Wam się, kochani, pokażę. Wczoraj już, kochani, nie udało mi się nic nagrać, bo powiem Wam, jak to było, że montowałam dla Was i nagrywałam film taki dosyć trudny i nie miałam już później, powiem szczerze, nastroju na nagrywanie. Także odpuściłam sobie nic na siłę i stwierdziłam, że odezwę się kolejnego dnia. Ja jeszcze czuję też się troszeczkę przeziębiona, nadal boli mnie kość ogonowa, nie czuję jakby za bardzo poprawy i bardzo ciężko mi nadal prowadzić samochód. Jutro ruszam do pracy, także ten vlog będzie taki trochę rozjechany z kilku dni, ale mam nadzieję, że i takie vlogi
lubicie. Kupiłam też bardzo dużo owoców i robię teraz sobie różne koktajle. Pokażę Wam, ile kupiłam tutaj dobrych owoców, zobaczcie. Poza tym w tym tygodniu poprawiła nam się pogoda i już od poniedziałku w ogóle, jak widzieliście, nie było śladów śniegu. I od wtorku mamy bardzo słonecznie, czasami coś tam troszkę popada, ale to dosłownie po pół godzinki. I ogólnie jest pięknie, jest plus 8 stopni, nawet do 10 ma dochodzić w najbliższych dniach, także super, ja się cieszę. I powiem Wam, że już troszeczkę czekam na wiosnę, bardzo fajnie jakby w ogóle święta wielkanocne były słoneczne. Mamy plany na święta wielkanocne, mam nadzieję, że nic się nie zepsuje, także nie będę wcześniej nic mówić, bo różnie to bywa, ale jeśli nas dobrze oglądacie, śledzicie i wiecie, co u nas słychać, to wiecie, że nie udało nam się gdzieś wyjechać w ferie te lutowe i po prostu przełożyłam to na święta i po prostu wyjeżdżamy. Po prostu. No i to tyle, kochani, z naszego tygodnia. Mam nadzieję, że zebrałam dla Was trochę tego materiału, co się u nas działo i że jednak możecie nas pooglądać, jak te dni wyglądały, ale powiem Wam, że w tym tygodniu było dużo różnych zajęć i nie było tak czasu na nagrywanie. Także mam nadzieję, że ten vlog, weekly vlog z moim tutaj opowiadaniem Wam się spodobał. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla wszystkich kobietek. Trzymajcie się, kochane, cieplutko i buziaczki dla wszystkich. Pokażę, kochani, co czeka na dziewczynki. Jak wrócą ze szkoły, to czeka na nie Kinder niespodzianka, jak widzicie. I kwiatuszki takie piękne od tatusia. A u tutaj, zobaczcie, bo widzicie u Matysi, a teraz Wam pokażę u Liluni, też jest Kinder niespodzianka. I tutaj jest różowa, a tam biały kwiatuszek. Kochani, dziewczynki właśnie dostały, właśnie się dowiadują, że to z okazji Dnia Kobiet, bo one nawet nie wiedziały. A ja tymczasem kończę tego długiego, tygodniowego vloga. Buziaczki dla Was, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym vlogu.